Witaj na kanale Rock Day, Paranoid Black Sabbath. No to jest jeden też takich po prostu niesamowitych utworów, takich pociesznych, ale z drugiej strony bardzo takich zadziornych, fajnych. Dobra, jest przynajmniej dwie wersje zagrania tego utworu. Jedna wersja jest taka, że używamy ją tutaj na 7-9, na strunach 4 i 5, a my zagramy motyw taki, który często jest spotykany w rozpisce w tabach. A poza tym też jest dość wygodny do zagrania. W każdym razie zaczyna się utwór od najgrubszych dwóch strun na progu, najgrubsza na 12, a struna piąta na 14. No, ten motyw jest zagrany 4 razy, tylko trzeba właśnie przyjąć ten rytm, ten taki. No, a później. Akurat mam taki śmieszny przester. Odpowiedni, chyba wtedy nie było mocniejszych. W każdym razie, dobra, intro było 4 razy zagrane. Zwrotka to jest właśnie ten motyw. 12-14 po prostu. Czyli tak, na 12-14 jest grane tyle razy. Później na 10-12. Później jest taki przeskok. 10-12 na strunie 5 i 4. I przeskakujemy na najgrubsze, czyli z 5 i 4. Tak. I później pierwotne wyjście zwrotkowe. Tak. I tam jest taki często używany, bardzo często przez Black Sabbath używany motyw uderzenia po prostu na trzech strunach najcieńszych na 12 progu. Później to jest taki motyw 12-14, 8-10 i 10-12. Wszystko na najgrubszych. I z powrotem ten zwrotkowy dalej. No, myślę, że tutaj wszystko właściwie jest, no, wszystko jest w obrębie tutaj tych kilku progów. Tam jedynie bym się wrócił do intra, gdzieś tam jest. Tam jest zagrane legato, znaczy, no, legato, czyli hammer on tam jest zagrane, bo zaczynamy od motywu 12-14. I później mamy 12-14 na 5, 12-14 na 4. Później 12-14 na 5 i na 4 10, na 4 12 i na 5 14. To jest ta zagrywieczka. Myślę, że wszystko jest jasne, tylko trzeba sobie wyrobić taką precyzję, żeby wrócić z powrotem do tego 12-14 na najgrubszy. Także myślę, że tutaj wszystko jest spoko. Jeżeli jest niespoko, to oczywiście napisz komentarz. Jeżeli jest spoko, też napisz komentarz. Bardzo mile
widziane komentarze są. Naprawdę, im więcej komentarzy, tym lepiej, ponieważ możemy się jakoś dogadać. Dobra, zbędnego gadania koniec, a ja zapraszam do następnych filmów. Na razie.